Daniel Świderski, nowy napastnik bielskiego rekordu. Jak oceniłbyś swoich 30 minut debiutanckiego występu przy startowej 13? Średnio. Ogólnie miałem sytuację do wykorzystania. Szkoda, że nie strzeliłem, ale najważniejsze, że wygraliśmy, prowadziliśmy 2-0. Może bym był bardziej zły, jeżeli to by była bramka, która by miałaby decydować o czymś, ale mówię, najważniejsze, że wygraliśmy, gramy dalej w pucharze. Jako jeden z nielicznych biało-zielonych szeregach rekordu, cokolwiek wiedziałeś o futbolu, jaki może zademonstrować w cygańskim lesie Chełmianka? No tak, w sumie my jak grałem w Stalowej Woli, graliśmy 2 mecze z Chełmianką, co prawda 2 przegraliśmy, ale wiedziałem o tym, że jesteśmy lepszym zespołem. No i dzisiaj to udowodniliśmy na boisku 3-0, myślę, że oni nie mieli żadnej klarownej sytuacji, my mieliśmy jeszcze, mogliśmy wygrać więcej, ale najważniejsze, że awansujemy i gramy dalej. Parę słów o sobie dla sympatyków rekordu, gdzie zaczynałeś grać w piłkę, którędy wiodła ścieżka kariery? Zaczynałem w juniorach z Nicza Białej Piskej, później przeniosłem się do Jagiellonii i tam moja przygoda była krótka, rok, ponieważ tam miałem problemy zdrowotne. Później znowu grałem w Białej Piskej poprzez Ełk, później z Ełku trafiłem do Widzewa, do Resowi, do Motoru, później w Stalowej Woli. No i teraz jestem tutaj i cieszę się bardzo. Była Biała Piska, jest Bielsko-Biała. A propos, jak się aklimatyzujesz w naszym mieście? Dobrze. Myślę, że te pierwsze 2 tygodnie, które jestem, dobrze mi mijają. Fajne miasto, coś innego tutaj mi jeszcze nie było. Bardzo fajny zespół, no i oby tak dalej. Trzymamy kciuki za powodzenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.